logotyp na arbuzie. Do przygotowania logotypu na arbuzie potrzebujemy wydrukowaną grafikę, ewentualnie napis, który również jest traktowany jako grafika dwuwymiarowa. Przy pomocy taśmy klejącej przykleimy sobie grafikę do powierzchni arbuza. Po przytwierdzeniu grafiki na arbuzie powinniśmy naciąć wszystkie kontury poszczególnych elementów, patrząc na grafikę nie na jako jedną całość, a na pojedyncze plamy, które powinniśmy wyciąć. Zasada jest jedna: wycinamy elementy najmniejsze, umieszczone jak najbardziej wewnątrz grafiki, w późniejszym czasie wycinając elementy znajdujące się coraz bardziej na zewnątrz. W tym przypadku możemy rozpocząć od wycięcia wnętrza oka. Do tego przyda się sztywny nóż Dyson. Na cięciu wszystkich konturów ściągamy taśmę klejącą i resztki taśmy. Po usunięciu wszystkich zbędnych elementów ścinamy skórkę z plam, które były na grafice białe. Jak najbardziej płasko.
Głębokość cięcia zależy od tego, jaką chcemy, jak bardzo przestrzenną chcemy uzyskać grafikę. Naciętej grafiki dobrze jest pozostawić swoistą ramkę, czyli proste nacięcie wokół całego konturu na głębokość około 2-3 cm. Konturów przycinamy ukośnie część miąższu, żeby powstał nam klin głęboko aż do czerwonego miąższu. Mamy przygotowaną grafikę do dalszej obróbki. Oczkiem o przekroju trójkąta wykonamy wykończenie pracy, mianowicie od wcięcia kierujemy ostrze na zewnątrz, wycinając falistę, nazwijmy to płomyki. Nożem gdzie nie gdzie.
tam gdzie kąty są zbyt duże, możemy delikatnie przyciąć, aby bryła sprawiała wrażenie wychodzącej spod grafiki. Nie robimy tego na początku ze względu na to, iż możemy odsunąć wzory boczne zbyt mocno od samej grafiki. Gotowa dekoracja.